Chodź! Policja obywatelska, Urząd Bezpieczeństwa! Co jest? Chodź, chodź! O, półtorakowa! Gdzie chłop? Na Tarnów pojechał, co tu się dzieje? Gdzie jest kontyngent zawieziony na posterunek? Co to ma być? Czy ja będę po jakimś jajka i czy po każdej chałupie? Podejrzani jesteście! Śrad radia, jakieś Londyny słuchacie, jakieś rękopisy, maszynopisy, co to jest w ogóle? Jaki Londyn, jakie radio? Ten co wam tak nagadał, co wam doniósł, to taki jest gramotny jak te wasze milicjanty, panie. Jaki panie? Co to ma być? Panowie to przed wojną byli. Obywatel, towarzysz, w jakich wy czasach żyjecie, radcy siejecie? A ten gówniarz was tu jest, czy dalej po lesie siedzi? Kaśka, 2 miesiące już nie było. Bo jeździcie tylko po terenie, chłopaków wyłapujecie. Co tak to, kto to widział, żeby tak z partyzantami co Niemca bili, żeby ich gdzieś zamykać? Partyzanci co Niemca bili? Zwykły bandyci, faszyści. My dobrą robotę robimy. Dobra, coś to otwórz i tam. Dawaj ten kontynent, szybko. Okoliczności zaprowadzania nowej władzy sprawiały, że poparcie dla niej było nikłe. Zdawano sobie z tego sprawę również w strukturach aparatu represji, który miał zapewnić utrzymanie władzy komunistą. Komendant UB Wolkuszu zanotował na początku 1945 roku. Wśród chłopów oraz części inteligencji panuje dotąd jeszcze mniemanie, że jeszcze coś się zmieni, że rząd londyński obali istniejący porządek. Najbardziej oporne są wsie. Aresztowania, morderstwa, wywózki do łagrów i szereg innego rodzaju represji powodowały wśród żołnierzy AK i innych organizacji niepodległościowych odruchy samoobrony. Część oddziałów płynnie przeszła do drugiej kostki. Przeciwko komunistycznej władzy przeprowadzali m.in. akcje likwidacji przedstawicieli terroru. Poddaj się! Radko! Przestań! Odsłaniaj! Druga sekcja sprawy! Droga! Odwola! Młody, Michał! Przeszukać trupa! Sprawdź to! Sprawdź to! Oskar! Odsłaniaj! Przeszukać! Odebrać broń! Odebrać broń! Dom! Obserwuj sytuację! Szukaj dokumentów! Młody! Tam! Obserwuj okolice! Co się stanie z tymi, którzy nie posłuchają? Piszcie! Do obywateli towarzyszy z PPR-u prosimy, aby zaprzestać strzelania do Polaków, zaprzestać aresztowań, zwolnić wszystkich aresztowanych więźniów politycznych, cześć poległym w walkę o niepodległą Polskę. Kto postąpi wbrew tym rozkazom, kończy tak jak ci tutaj. Napisane? Schować. Zmierzyć! Schować. A żebyście nie myśleli, że pójdzie wam na sucho służba komunistom, żebyście zapamiętali, łapy do góry! Żebyście zapamiętali to, co wam tu powiedziałem, 20 razy na tyłek. Dom wykonać. Wypnij się. Młody, trzymaj go. Już. Wypnij się. Ale energicznie to! Niech pamięta! Podyktowanie treści... Dolby! Odmówił na posterunek zarządców.
No! Cisza! Licz! Funkcjonariusz odrał z akcji oddziału. On nie liczy! Lot w czasie okupacji niemieckiej dowódca oddziału Ludowej Straży Bezpieczeństwa Batalionu Chłopskich. Podobnie jak inni partyzanci, stawać. Był wyjątkowo intensywnie poszukiwany przez NKWD i UB. Aresztowanych kolegów, pozostający na wolności partyzanci, starali się wyciągać z celu Urzędu Bezpieczeństwa. Wspomniany lot planował rozbicie siedziby UB w Olkuszu. Akcja ta nie doszła do skutku. Udało się natomiast uwolnić więźniów w pobliskim Niechowie. W nocy z 24 na 25 kwietnia 1945 roku tamtejsze więzienie Urzędu Bezpieczeństwa zostało zaatakowane przez kilkudziesięcioosobowy oddział porucznika Juliana Sochy Dźwiga. Uwolnieni partyzanci, wychodząc w stronę wolności, byli tropieni przez ubeckie obławy. Zostawcie! Mam się gada!
Podnoście się i oddźcie z ręką do góry! Nie macie szans! Otwórzmy to... gospodarza! Aresztowaci! Zabezpieczyć tył! Wszyscy do policji wiedzą, jak się przełamuje bandytów, co się dzieje.